Polska nie otrzymała z Unii Europejskiej pieniędzy na uchodźców w Błażej Poboży. Do tej pory Polska nie otrzymała z Unii Europejskiej pieniędzy na uchodźców. Do tej pory Polska nie otrzymała z Unii Europejskiej pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy, poinformował wiceministerem MSWI, a Błażej Poboży. Według szacunków potrzeba na ten cel 2 miliardów euro, dodał. Polityk wyraził przekonanie, że ostatecznie środki te trafią do naszego kraju. Do tej pory żadnych pieniędzy dla uchodźców Polska od Komisji Europejskiej nie dostała. Jednocześnie przyjęliśmy 2,344 tysięcy uchodźców. Gdybyśmy porównywali to z innymi kryzysami migracyjnymi w przeszłości, to mniej więcej tyle państwa Europy Południowej i Zachodniej przyjęły przez dwa lata w czasie kryzysu migracyjnego 2014-2015, uzyskując wówczas na coś, co nazywano alokacjami, opieką nad uchodźcami, powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji wyradniowej Trójce. Przypomniał, że na razie Unia proponuje wykorzystywanie środków z innych funduszy. Zwrócił uwagę, że nie wiadomo, na jakich zasadach powinny być one wykorzystane. Poborzy poinformował, że fundusze podległe MSWiA, z których można by skorzystać, to zaledwie 16 milionów, a szacunkowe koszty zorganizowanej opieki nad uchodźcami w naszym kraju, to 2 miliardów euro. Błażej poboży, dobrze. Że Polska nie czekała na środki, jestem przekonany, że te środki do Polski trafią, ale można powiedzieć, patrząc na tę sytuację w perspektywie minionego miesiąca, dobrze, że Polska na wstępnie nie oczekiwała na jakieś środki czy fundusze, ale że przyjęliśmy, jako państwo czy społeczeństwo, wszystkich, którzy uciekali przed wojną. Bo gdybyśmy czekali na środki unijne, to mielibyśmy w tej chwili gigantyczną katastrofę humanitarną, ocenił. Wiceminister aby był pytany również o przygotowany przez jego resort projekt ustawy o ochronie ludności. Boży przekazał, że jest on jeszcze na etapie konsultacji wewnątrzresortowych, jeszcze nie został poddany konsultacjom międzyresortowym. Istotą tego projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa Polski w sytuacjach kryzysowych. I tu wykorzystujemy doświadczenia z ostatnich ponad dwa lat. Nie likwidujemy rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wolę użyć słowa przekształcamy je w służbę dyżurną państwa, która będzie podległa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji i w naszej ocenie będzie lepiej wykonywała swoje nowe zadania, powiedział.